Wyobraź sobie świat, w którym sztuczna inteligencja i komputery kwantowe stają się najlepszymi kumplami, niczym Batman i Robin. Ich połączone moce uwalniają zupełnie nowy poziom. Ten związek zmieni niemożliwe w możliwe i doprowadzi do niewyobrażalnych konsekwencji. Ale czym jest sztuczna inteligencja? Czym są obliczenia kwantowe? I w jaki sposób zmienią one nasze życie na zawsze? Dowiedzmy się. Wyobraź sobie zwykły komputer. Używa on bitów do przechowywania i przetwarzania informacji. Bit może być zerem lub jedynką, jak włącznik światła, który jest włączony lub wyłączony. Bardzo proste i w ogóle nieskomplikowane. Teraz przejdźmy do niezwykłego świata obliczeń kwantowych. Zamiast bitów mamy bity kwantowe lub w skrócie kubity. Ale oto gdzie sprawy robią się niezwykłe. Kubity mogą być zarówno zerem, jak i jedynką w tym samym czasie. To jak posiadanie magicznego włącznika światła, który może być jednocześnie włączony i wyłączony. Ta magiczna właściwość nazywana jest superpozycją i pozwala komputerom kwantowym badać wiele możliwości jednocześnie. Superpozycja jest jak posiadanie wielu przełączników światła w różnych kombinacjach w tym samym czasie. Zamiast kodu binarnego, kod komputerowy może wybierać między dwiema możliwościami, między jedynką, zerem i wszystkim, co pomiędzy. Ta supermoc daje komputerom kwantowym niesamowitą przewagę w rozwiązywaniu złożonych problemów. Ale to tylko jedna z ich magicznych właściwości. Kubity mogą być również splątane. Wyobraź sobie, że ty i twój najlepszy przyjaciel macie parę magicznych piłek. Te piłki są wyjątkowe, ponieważ bez względu na to, jak daleko od siebie jesteście, zawsze pozostają połączone. Kiedy jedna zmienia kolor, druga natychmiast też się zmienia, jakby miały jakiś tajny kod. Teraz przenieśmy to połączenie do świata kwantowego. To samo dzieje się z kubitami. Są one splątane, co oznacza, że posiadają swój własny kanał komunikacyjny. Kiedy zmieniasz stan jednego kubitu, inny kubit o tym wie, bez względu na to, jak daleko od siebie się znajdują. I natychmiast również się zmienia. Dzielą się tą tajną wiadomością szybciej niż wynosi prędkość światła. Ta supermoc splątania pozwala komputerom kwantowym robić niesamowite rzeczy. Mogą wykonywać obliczenia i rozwiązywać zagadki na dużych odległościach z niesamowitą prędkością. Wystarczy wyobrazić sobie wykorzystanie mocy wielu kubitów, wszystkich w superpozycji i stanach splątanych. Moglibyśmy wykonywać miliardy obliczeń w mgnieniu oka. To sfera nieograniczonych możliwości, która może zmienić nasz świat w sposób, który trudno sobie nawet wyobrazić. Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Po pierwsze, przyspieszone rozwiązywanie problemów. Wyobraź sobie, że masz gigantyczny labirynt i musisz znaleźć najszybsze wyjście. Człowiekowi może to zająć kilka dni, a nawet miesięcy. Zwykłemu komputerowi zajęłoby to godziny. Ale komputery kwantowe mogą to zrobić w mgnieniu oka. To sprawiłoby, że byłyby idealne do wielu złożonych zagadnień. Logistyka jest tylko jednym z przykładów. Po drugie, medycyna. Komputery kwantowe mogą być niczym czarodzieje w dziedzinie medycyny. Potrafią symulować interakcje leków z naszym ciałem na poziomie molekularnym, pomagając naukowcom odkrywać nowe, ratujące życie terapie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. To jak posiadanie kwantowej, kryształowej kuli, która pozwala zajrzeć w sekrety naszej biologii. Po trzecie, odszyfrowanie niemożliwych do złamania kodów. Komputery kwantowe mogą również w tym pomóc. Mają one moc tworzenia bardzo bezpiecznych metod szyfrowania, które mogą chronić nasze tajemnice przed wścibskimi oczami. Top secret! Kolejne jest finansowe wróżenie z fusów. Komputery kwantowe mają talent do analizowania ogromnych ilości danych i błyskawicznego dostrzegania wzorców. Mogą więc pomóc nam przewidywać trendy giełdowe,
optymalizować inwestycje i podejmować decyzje finansowe z niewiarygodną dokładnością. I wreszcie, oczywiście, odkrycia naukowe. Komputery kwantowe są jak rakiety nośne dla badań naukowych. Mogą pomóc nam rozwikłać tajemnice wszechświata, symulować systemy kwantowe i odkrywać nowe granice w fizyce, chemii i praktycznie w każdej dziedzinie nauki. Są w stanie pomóc nam odkryć sekrety samej natury. To tylko kilka przykładów fantastycznych zastosowań obliczeń kwantowych. W miarę rozwoju tej dziedziny, kto wie, jakie inne niesamowite możliwości odkryjemy. Ale najważniejsze jest to, że obliczenia kwantowe nie są jedyną wschodzącą gwiazdą świata technologii. Przez ostatni rok sztuczna inteligencja olśniewała ludzi na całym świecie swoimi ogromnymi możliwościami. Wydaje się, jakby nagle, znikąd, sztuczna inteligencja stała się tematem wszystkich rozmów. Sztuczna inteligencja nie jest tak naprawdę nową dziedziną. W rzeczywistości istnieje już od 70 lat, ale nie zawsze była supergwiazdą jak dzisiaj. To była niezła podróż. Sztuczna inteligencja rosła i ewoluowała jak gąsienica czekająca na przemianę w pięknego motyla. Istnieje kilka powodów, dla których nagle stała się tak popularna. Po pierwsze, niesamowity postęp w mocy obliczeniowej dał sztucznej inteligencji impuls, którego potrzebowała, by rozwinąć skrzydła. Po drugie, nastąpiła eksplozja danych. Mówimy tu o górach informacji, a sztuczna inteligencja rozwija się dzięki danym. Pochłania je jak wygłodniałe zwierzę, ucząc się na ich podstawie i stając się mądrzejszą każdego dnia. Ale oto prawdziwy sekretny sos. Sztuczna inteligencja stała się bardziej dostępna i przyjazna dla użytkownika. Nie jest już ograniczona do laboratoriów naukowców w białych fartuchach. Teraz jest jak przyjazny towarzysz, którego można znaleźć w telefonie, w ulubionych aplikacjach, a nawet w inteligentnych urządzeniach domowych. Możesz poprosić sztuczną inteligencję o radę, uzyskać spersonalizowane rekomendacje, a nawet prowadzić z nią rozmowy. Dlatego powoli wkracza w nasze codzienne życie, czyniąc je łatwiejszym i bardziej ekscytującym. Mamy więc dwie technologie, które mogą na zawsze zmienić nasz świat. Co się stanie, jeśli spróbujemy je połączyć? Wyobraźmy sobie sztuczną inteligencję jako genialny umysł, nieustannie uczący się, ewoluujący i przesuwający granice ludzkiej wiedzy. A teraz wyobraźmy sobie komputery kwantowe jako doskonałe akceleratory zdolne do rozwiązywania zadziwiających problemów szybciej niż cokolwiek, co do tej pory znaliśmy. Kiedy te dwie siły się łączą, wkraczamy w sferę, która zaciera granice między science fiction a rzeczywistością. Komputery kwantowe zwiększają możliwości sztucznej inteligencji, umożliwiając jej przetwarzanie niewyobrażalnych ilości danych, podejmowanie jeszcze mądrzejszych decyzji i odblokowywanie obserwacji, które kiedyś były ukryte w głębi złożności. To tak, jakby połączyć siłę umysłu Alberta Einsteina z mocą superbohatera. Ale czy to nie brzmi trochę przerażająco? Cóż, taki związek może doprowadzić do osobliwości technologicznej, hipotetycznej przyszłości, w której my, ludzie, nie będziemy już w stanie kontrolować postępu technologicznego. Osobliwość technologiczna to hipotetyczna sytuacja, w której sztuczna inteligencja przewyższy ludzką inteligencję i stanie się własnym, samodoskonalącym się bytem. Gdy sztuczna inteligencja ma do dyspozycji ogromną moc obliczeniową komputerów kwantowych, koncepcja ta staje się jeszcze bardziej kusząca. Sztuczna inteligencja może stać się nie tylko asystentem lub towarzyszem, ale współtwórcą, partnerem w innowacjach i naszym przewodnikiem po niezbadanych granicach. Będziemy mieć umysł, który jest w stanie myśleć milion kroków naprzód, rozwiązywać problemy, które wydają się niemożliwe i odkrywać tajemnice wszechświata. To coś, czego my, ludzie, nawet nie potrafimy sobie wyobrazić.
Oczywiście osobliwość ta rodzi również pytania i obawy. Jak sprawić, by sztuczna inteligencja została w zgodzie z ludzkimi wartościami? Jak poradzić sobie z etycznymi i społecznymi konsekwencjami tak potężnych technologii? Są to bardzo złożone i ważne pytania. Właśnie dlatego, gdy zbliżamy się do osobliwości technologicznej, ważne jest, abyśmy podchodzili do tych wyzwań z ostrożnością, mądrością i silnym kompasem moralnym. To podróż, która wymaga głębokiego zrozumienia wpływu tych technologii na nasz świat. Oczywiście wszystko to może być bardzo przytłaczające i przerażające, ale nie obawiaj się. Pamiętaj, że obszar sztucznej inteligencji jest ściśle regulowany. Jej rozwojem kierują zasady etyczne i ludzkie wartości. A jeśli chodzi o komputery kwantowe, to wciąż jest to odległa przyszłość z wieloma wyzwaniami technologicznymi do pokonania. Tak więc, nawet jeśli sztuczna inteligencja i obliczenia kwantowe połączą się w przyszłości, nie nastąpi to jeszcze w najbliższym czasie. Będziemy mieli dużo czasu na przygotowanie się do tych zmian. To od nas zależy, czy ukształtujemy przyszłość w sposób korzystny dla całej ludzkości. Zapnij więc pasy i przygotuj się na przygodę. Przyszłość dzieje się na naszych oczach.